Kolejno. Poprawka 8 dotyczy modyfikacji osób, które odpowiadają przed sądownictwem łowieckim. Do tej pory przepis mówi: członek Polskiego Związku Łowieckiego będący osobą fizyczną oraz osoba, o której mowa w artykule 42a i 43, podlega odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy przed dyscyplinarnym sądownictwem łowieckim, zwane dalej przewinieniem łowieckim. Natomiast propozycja jest taka, by przepis by brzmiał tak: w przypadku prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo lub wykroczenie wymienione w rozdziale 10 ustawy, członek PZŁ będący osobą fizyczną, osoba, o której mowa w artykule 42 i 43, podlega odpowiedzialności przed dyscyplinarnym sądownictwem łowieckim. A więc inaczej mówiąc, jest to zawężenie odpowiedzialności tylko do tych przypadków, kiedy wcześniej sąd karny skazał za przestępstwo lub wykroczenie wymienione w rozdziale 10 ustawy, czyli to są trzy artykuły takich najpoważniejszych naruszeń prawa łowieckiego, karnego prawa łowieckiego w skrócie mówiąc. Mam pytanie w związku z tym do legislatora. Czy to wyczekiwanie na orzeczenie Sądu Powszechnego nie doprowadzi do przedawnienia przewinienia dyscyplinarnego? Albo zawiesić, albo zawiesić, zawiesić bieg przedawnienia. Nie, ale to jest zapisane w przypadku. A jak to wprowadzisz, to nie będzie orzekał. Nie, 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 to nie wyklucza, nie wyklucza karania. Proszę bardzo, panie. To odpowiadam. Tutaj stwierdzenie, że podlega odpowiedzialności, nie zakłada tego, że sąd dyscyplinarny na pewno skaże na tą karę dyscyplinarną. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga, zastanawiam się nad tym drugim pytaniem, czy nie spowoduje to przedawnienia. Tu mamy w ustawie przepis 50d, który mówi, że postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o wykroczenie toczącego się o ten sam czyn. Natomiast jeśli nie dawałoby to pewności, nie jestem w stanie teraz na gorąco odpowiedzieć, to my jako Biuro Legislacyjne przygotujemy poprawkę, która będzie powodowała, że w razie przewlekłości postępowania przed sądem karnym nie dojdzie do przedawnienia na tle postępowania. Ale jeszcze jedno takie pytanie pomocnicze. Czy można wnioskować, że jeśli nie będzie skazany, to nie podejmie się działania dyscyplinarnego? Taka jest intencja. Tak wynika. Tak. To są niezależne, mogą sądy niejako, prawda? Znaczy, jeśli można, ja przyznam się, że rozumiem, ale chciałbym, żeby tego rodzaju intencja została zawarta w tym przepisie. Otóż jeżeli w stosunku do osoby winnej sąd powszechny ukara go karą, jest obowiązek wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, które nie musi się zakończyć karą dyscyplinarną, to po pierwsze. Natomiast zupełnie odrębnie sąd dyscyplinarny, bez względu na to, czy sąd powszechny podejmuje jakieś działania, czy nie podejmuje, może wszcząć postępowanie dyscyplinarne i też może zdecydować. Tak moim zdaniem powinno być i ja to tak rozumiem, że to tak jest. No właśnie, są to moje pytanie. Taka była propozycja, taka jest propozycja w druku 520, by oprócz odpowiedzialności przed sądami karnymi za przestępstwa i wykroczenia łowieckie była także odpowiedzialność za coś, co nazwaliśmy tutaj powszechnymi przewinieniami łowieckimi. Jest to szersze pojęcie i obejmowałoby także inne naruszenia przepisów ustawy, nie tylko te, które zawarte są w przepisach karnych czy wykroczeniowych ustawy. No to jest różnica. Czyli ja rozumiem, że są dwa tory postępowania
A oprócz tego jeszcze jest obligacja do rozstrzygnięcia, do rozpatrzenia po wyroku kary. Nie, nie, nie. Tak to rozumiem. Na to... postępowania dyscyplinarnego. Nie, też nie do końca, bo jeszcze uzupełnię, że oprócz tego projekt przewiduje, i my tego, żadna z poprawek tego nie proponuje skreślić, projekt przewiduje co, póki co także artykuł 50c, który mówi, że statut PZDU może przewidywać, że za naruszenie postanowień statutu lub innych uchwał organów Polskiego Związku Łowieckiego, zwane innym przewinieniem łowieckim, członek Polskiego Związku Łowieckiego podlega odpowiedzialności przed dyscyplinarnym sądownictwem łowieckim. I najkrócej mówiąc, tu przytoczę tylko argumentację, która się pojawiała na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji, że jeśli ustawodawca uważa, że jakieś inne przewinienia są na tyle, łowieckie są na tyle istotne, by uczestnik polowania podlegał odpowiedzialności za nie, to niech prowadzi je do katalogu przestępstw i wykroczeń, które są w ustawie. Natomiast jeśli ustawodawca uważa, że nie ma czegoś takiego, no to nie ma sensu wprowadzać do ustawy enigmatycznego określenia, które pozwalałoby karanie za takie przewinienia, skoro nie jesteśmy w stanie ich zdefiniować. Nie wiemy, o co może chodzić. I taka jest filozofia mniej więcej tej poprawki. Więc można zadać pytanie, jeśli ktoś opowiada się za pozostawieniem tego, co jest póki co w artykule, w druku 320, to powinien odpowiedzieć na pytanie, to w takim razie, jakie czyny przestaną być czynami karalnymi w świetle tej ustawy? I no, nie możemy takich znaleźć. Dokonaliśmy pewnej zmiany, na pewno zasady selekcji osobniczej, tak? Przestają być karalne, a to wynika z innej poprawki. I czy jeszcze coś takiego istotnego jest, co powinno być jednak karane zdaniem ustawodawcy? Ostatnia kwestia. Panie Marku, czy to jest tak, że ustawa powinna regulować zasady postępowania karnego w stosunku do osób winnych przewinienia i wskazywać na konsekwencje postępowania karnego podjętego przez sąd powszechny, natomiast przepisy regulaminowe bądź statutowe będą regulowały postępowania dyscyplinarne? Zgadza się. Jest tylko taki warunek, Trybunał postawił, że jeśli Polski Związek Łowiecki samodzielnie sobie postanowi karać za takie inne wewnętrzne przewinienia, może to robić, ale tak. Nie może wymierzać, statut nie może przewidywać kary, która naruszałaby prawa osobiste lub majątkowe, bo jeśli taką karę chcemy wprowadzić, która narusza prawa osobiste lub majątkowe, to powinno to wynikać z ustawy. Więc związek będzie mógł sobie karać karami honorowymi, powiedzmy, odebraniem odznaczeń. No tak, jasne. I pytanie, czyli nie ma problemu przedawnienia, bo to zależy od woli. No tak. Z tego przepisu wynika, w stosunku do tego, który mamy w tym... komisji, że zmienia się również krąg podmiotowy osób odpowiedzialnych, jak rozumiem, tak? Nie. To jeśli nie, no ja tak powiedziałem, to się tylko przejęzyczyłem, to wynika ze zmiany redakcji. Natomiast no, generalnie w skrócie powiem, że tu mamy trzy rodzaje podmiotów, tak? Członek PZDU, to jest najprostsza sytuacja, i poza tym mamy wymienione artykuł 42a i 43. Chodzi o to, że polować mogą także inne osoby nie będące członkami związku, a będące obywatelami Unii Europejskiej, i trzecia kategoria, osoby z innych państw, czy też Polacy mieszkający na stałe za granicą, też nie będące członkami związku. Dziękuję bardzo. Czyli głosujemy, tak? W tej sytuacji jesteśmy gotowi, wątpliwości są wyjaśnione. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Czyli poprawka została przyjęta. Kolejna. Kolejna, dziewiąta poprawka, ale tu zaznaczam, że pan senator wycofał literę A. Więc w dziewiątej modyfikujemy, obniżamy troszkę wymiar kary zawieszenia uprawnień do polowania.
i zawieszenie prawa członka związku. Odpowiednio z 5 do 3 lat oraz usuwamy wyrażenie od 6 miesięcy, to znaczy, że będzie można i na 3 miesiące. Czyli to jest ta autopoprawka pana senatora. Tak, poprawka z uwzględnieniem autopoprawki. O której mówiliśmy. Tak. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kolejna. I kolejna to jest usunięcie w punkcie 8, skreślenie w punkcie 8 w druku, skreślenie proponowanego w druku artykułu 50e, który mówi, że uniewinnienie albo umorzenie postępowania w sprawach, o których mowa w artykule 51-53, nie stoi na przeszkodzie ukaraniu w trybie określonym w niniejszym rozdziale. To jest związane z tym, że związane z przyjętą poprawką, która modyfikuje artykuł 50c, który przed chwilą komisja głosowała, dotyczący zawężenia zakresu karalności. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? 19 za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta. I teraz poprawki, których teraz można przegłosować też poprawkę pana senatora Gorczycy. To są dwie poprawki. Dwie poprawki, tak. Pana senatora Stanisława Gorczycy. Pan przewodniczący kazał mi zaznaczyć, że ona zdaniem Biura Legislacyjnego wykracza poza... No jak kazał, proszę. Poinformować, czy wykracza, więc Biuro Legislacyjne informuje, że wykracza. Tak, proszę bardzo, Ministerstwo Środowiska. Dziękuję bardzo. Niezależnie od opinii co do zakresu, czy poprawka wykracza poza wyrok sądu, czy też nie, ja chciałabym tylko doprecyzować to, o czym pan legislator mówił wcześniej, że obecny artykuł 35a ustawy Prawo łowieckie, który mówi, że nadzór nad PZL-em, nadzór nad działalnością sprawuje minister właściwy do spraw środowiska i punkt drugi tego artykułu, gdzie mówimy, że przepisy prawa o stowarzyszeniu regulujące zasady nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje się odpowiednio, oznacza, że nie oznacza tego samego, oznacza, że minister ma prawo zwrócić się z wnioskiem o uchylenie uchwały, natomiast sam nie ma takiego prawa. Że chciałabym to wyjaśnić, że to nie są to. Zdajemy sobie sprawę, ale w tej chwili tylko rozstrzygaliśmy kwestię formalną, czy materia nie wykracza za, że tak powiem, regulamin nasz, który sami sobie zresztą narzuciliśmy, czy to w trybie wykonania orzeczenia Trybunału. Jest opinia, rozumiem, że jest to opinia, panie doktorze, niezależna, bez wpływów jakichkolwiek. Tak? Dobrze. W takim razie głosujemy. Czy głosujemy łącznie te poprawki, czy każdą? Łącznie te poprawki. Kto jest za przyjęciem tych poprawek? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka została przyjęta pomimo opinii, że wychodzi poza. Ale to... Ale to tak stwierdzam. Tak stwierdzam. Czyli teraz, proszę państwa, głosujemy całość. Jeszcze zgłoszono poprawki, których nie ma w zestawieniu pana senatora, więc te je też chcę. A proszę bardzo, tak. Sam pan przewodniczący. A no właśnie. Poprawki. Co do sądu. Tak, więc tutaj można ją potraktować tak. Łącznie, to znaczy zamiana sądu rejonowego na sąd okręgowy oraz też uzupełnienie, iż od orzeczenia sądu okręgowego nie przysługuje
przysługuje kasacja, tak proponujemy sformułować, nie tyle środek prawny, a sama kasacja, dlatego że z innych orzeczeń Trybunału wynika, że no, można pozbawić drugiego, drugiej instancji, natomiast wznowienie postępowania można dopuścić. Czasami jest tak, że samo wznowienie postępowania naprawia jakieś wcześniejsze błędy. Zaistniało. Dobrze, dobrze. Jeśli jest potrzeba, to może koledzy z Ministerstwa Sprawiedliwości się wypowiedzą, ale do tej pory takie były wyroki Trybunału, że nawet jeśli ustawodawca odstępuje od jakiegoś kolejnego środka prawnego, to wznowienie postępowania w nadzwyczajnych okolicznościach powinno być dopuszczalne. Tak, proszę bardzo. Ministerstwo Sprawiedliwości, mam rozumieć, że apelacja będzie przysługiwała od tego orzeczenia Sądu Okręgowego? Apelacja nie. I no, my tutaj, no, jest pewien problem w tej poprawce, chociaż powtarzany w innych ustawach, że my tutaj nie wprowadzamy środka prawnego od orzeczenia dyscyplinarnego, który nazywa się apelacją, tylko tu proponuje się do tej pory też tak, jest dziwne określenie odwołanie, tak? Ale rozumiem, że odwołanie będzie się odbywało i tak w trybie de facto apelacyjnym, czy nie? Właśnie W takim razie można zmodyfikować tą poprawkę i powiedzieć, że od orzeczenia sądu dyscyplinarnego przysługuje apelacja. No właśnie, to jest kwestia techniczna. Chodzi tylko o to, żeby wprowadzić regulację, która mówi, że jest tylko jeden sąd powszechny. Tak? To jest intencja. I drugorzędną kwestią jest, jak to zrobimy, byleby to było wyraźne. No ale apelacja to jest od orzeczenia sądu. Jeśli można, no panie przewodniczący, tak, porównanie pewne. Mamy odpowiedzialność w korporacjach prawniczych. Tak. Tam są też sądy wewnętrzne dwóch instancji. Mamy odpowiedzialność w niektórych innych samorządach zawodowych czy w niektórych zawodach. I tak. Tam generalnie jest tak, że od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przysługuje jeden środek prawny. No ale nazywany apelacją? Jest to kasacja, ale a gdzieś indziej jest nazywany apelacją. Nazywany apelacją. Przy niedawno procedowanych izbach lekarskich mamy apelację. No to ja w takim razie... Oczywiście, ale tam zawsze jest taka sytuacja, prawie zawsze, że zawsze orzeka jeden sąd, a tutaj mam taką sytuację, że może później orzekać również sąd apelacyjny rozpoznający środek odwoławczy. To będzie odwołanie czy też apelacja? Nie. Nie lepiej byłoby dostać do prezydenta. Ale nie, to będzie apelacja do sądu okręgowego i koniec. Koniec, tak? I koniec. Przysługuje jedynie apelacja do sądu okręgowego. I ja taką autopoprawkę zgłaszam. Ja tylko jedną rzecz powiem. Przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Że w przepisach, które mówią, że przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego, zawsze jest tam dodanie, że nie przysługuje środek w postaci kasacji. Tam w prawie w większości przypadków. A my to dodamy. Jeszcze jedną rzecz chciałem się tylko spytać o w zasadzie, czy w tych przepisach nie powinno się tu również określić właściwości sądu okręgowego, tak, miejscowy, czy tutaj odwołanie do przepisów procedury karnej powinno poprzez przepisy procedury karnej byśmy poszukiwali tej właściwości miejscowej, czy po prostu w tych przepisach nie należałoby również doprecyzować właściwość miejscową sądu okręgowego? Ze względu na właściwość sądu dyscyplinarnego. Właściwość sądu okręgowego, właściwość miejscowa sądu okręgowego ze względu na siedzibę sądu dyscyplinarnego. No to właśnie nie wiem, czy nie powinno to być doprecyzowane. No to proszę bardzo. Bez stuprocentowego przekonania powiem, że no, wydaje się, że poprzez odesłanie do kodeksu postępowania karnego, bo mamy tu odesłanie, wydaje się, że nie ma wątpliwości, tak? Ale jeśli jest taka wątpliwość, to w czasie drugiego czytania, jeśli rzeczywiście będzie można uzupełnić, będzie się upierać, że nie ma innej możliwości odczytania, to ja wtedy zobowiązuję się złożyć tego rodzaju poprawkę. Czyli na razie autopoprawka tylko co do apelacji do sądu okręgowego z wyłączeniem kasacji. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Czy co? Kontroli sądowej nie ma. Kto się wstrzymał? Ale to jest do okręgowego właśnie.
Poprawka została przyjęta. I teraz jeszcze jedna. Jest jeszcze poprawka pana profesora Seweryńskiego. 5 minut. Zmienić w tytule ustawy i w konsekwencji w innych przepisach to określenie tak odpowiedzialność jest. Przed sądownictwem łowieckim. Czy przed sądem? Przed sądem łowieckim. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Jednogłośnie. Dziękuję i... I tu drobna uwaga, przypomina mi kolega z Komisji Ustawodawczej, żebym zwrócił uwagę, że w tym trybie, czyli ustaw Senatu, nie ma czegoś takiego jak poprawki mniejszości. To nie znaczy, że nie można ich zgłosić tak. Później. Można tak. Można je zgłosić. Na drugim czytaniu. Tak. Drugiego czytania. Tak. Dobrze. Wtedy można. Proszę Państwa, teraz ostatnia jeszcze kwestia, osoba sprawozdawca. A całość z poprawkami. Jeszcze całość z poprawkami. Kto jest za przyjęciem łącznie z poprawkami naszego przedłożenia? 14 głosów. Kto jest przeciwny? 4 głosy. Kto wstrzymał się od głosu? 3 głosy wstrzymują. A więc... Inicjatywa nasza, nasza nowelizacja została przyjęta, ale ty nie jesteś w komisji. Panie Przewodniczący, ponieważ Pan prowadził bardzo dobrze do tej pory, proponujemy, żeby Pan kontynuował. Tak jest. Tak. Ale jest propozycja Pana... Tak. Proszę Państwa, słucham propozycji. Tak. Ja w takim razie propozycja pana senatora Gonczycy jako sprawozdawcy. Dziękuję. Zamykam posiedzenie połączonych.